Dzień dobry wieczór. Właśnie próbuję przeprowadzić małą, młodą samiczkę Pterinobius muticus do większego pojemnika, bo teraz mieszka o w takim. O, widzicie, że szału nie ma, jeśli chodzi o wielkość. Przybyła ze mną z giełdy, no i wypadałoby, żeby mieszkała troszkę zacniej. Tylko pytanie, czy będzie chciała przejść po dobroci. Bo ja się z tym gatunkiem jeszcze, nazwijmy to, nie urządzałem, że tak powiem. I zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych jajec z tamtego pająka. No, wycofuj się. No, chyba się udało. Ta. Na szczęście przeszła tak, że była bardziej oszołomiona niż co warte. Ja długo nie będę ją trzymał otwartej, bo to jest jednak gatunek, którego jeszcze behawioryzmu dobrze nie znam. A jest to gatunek dosyć mocno jadowity i podobno też dosyć złolowaty. Takiemu zrobiłem małe pudełeczko z dużą warstwą włókna kokosowego i zmieszałem. Z powodu braku w sklepie piasku terrorystycznego kupiłem żwirek akwariowy. No i widzę, że się chyba raczej sprawdza. No teraz już gwiazda się schowała. No nie jest jakoś teraz bardzo fotogeniczna w tym momencie. Dlatego ja tak dla tak zwanego świętego spokoju, przede wszystkim mojego, bo wy jesteście bezpieczni po drugiej stronie monitora, że tak powiem. To ja sobie przede wszystkim teraz ją tutaj przymknę. O, spróbuję to jakoś postawić. Teraz oczywiście muszę nóżki wyregulować. O mój Boże. No dobra. Obyło się bez ofiar w ludziach. To trochę się obawiałem. Na szczęście wykorzystałem moment zamieszania, że nie jest w jakimś stanie hiperpobudzenia. Ale teraz będzie, myślę, zwiedzać nowe domostwo. Oła, uderzyłem się o swoje własne tutaj graty w pokoju. No tutaj się teraz chowa kitra. Spróbujemy przybliżyć. Przez braplast to siłą rzeczy nie będzie zbyt dobrze widać. Zwłaszcza, że ostrzę na dziury, które zrobiłem z boku. No tu ją trochę lepiej widać. Oddalimy trochę ten zoom teraz. Kolorystykę ma ładną, ma około 2,5 dc. Przybyła z giełdy Egzotyczne Zwierzęta w Łodzi, pierwszej jej edycji, od Spiders Laboratory. No i teraz da mi spokój, niech się urządza, niech zobaczy, co tu w ogóle ma na kwadracie. Mam nadzieję, że będzie jej tutaj wygodnie, z tego względu, że te pajączki ponoć lubią sobie pokopać, więc myślę, że fakt tego, że jest tutaj możliwość kopania w tym pojemniku, powinien być dla niej dobry.
No cóż, w żaden sposób tego pająka nie polecam na pierwszego, ponieważ ja go mam dopiero od zeszłego weekendu i cały czas człowiek, no tak, czuje respekt, bo nie wiadomo, nie znam jeszcze jej behawioryzmu. Na razie jest spokojna, ale jaka może być, no to się tylko nasłuchałem i naoglądałem. Tak czy inaczej, ptasznik jest bardzo ciekawy, jest to ciekawe zwierzątko. No jeżeli ktoś lubi zwierzaka, który raczej będzie w jakiejś formie aktywny, przede wszystkim powinna ta dziewczyna zacząć kopać, to powinien być zadowolony. Póki co, dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że to niezgrabne przerzucenie Wam się podobało. Ale każdy działa na miarę swoich obecnych możliwości. Mam nadzieję, że będę swoje zgłębiał i będę mógł pokazywać te wszystkie elementy tutaj z pająkami jeszcze fajniej i ciekawiej. Do miłego następnego. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do pozostawienia lajka, zapraszam do komentarzy i miłego wieczoru, dnia, nocy, no nie wiem kiedy obejrzycie. Pa, pa!